Trwająca od 2 lat wojna w Ukrainie sprawia, że rośnie liczba chętnych, którzy chcą nauczyć się posługiwać bronią. Co ciekawe, na polskich strzelnicach szkoli się coraz więcej obcokrajowców, którzy korzystają z wiedzy rodzimych instruktorów. Przed konfliktem, który wybuchł na Ukrainie, mieliśmy dużo większą grupę ludzi, która przyjeżdżała do nas z zagranicy i była zainteresowana po prostu strzelectwem jako takim. Chcieli się nauczyć obsługiwać broń i traktowali to wszystko bardziej w kontekście swojego hobby. Natomiast kiedy przyszła wojna na Ukrainie, sytuacja się troszkę zmieniła, gdyż na początku konfliktu mieliśmy bardzo dużo Ukraińców tutaj przyjeżdżających, którzy chcieli się nauczyć, jak obsługiwać broń, ze względu na to, że powiedzmy nie odbyli tam służby wojskowej, bądź też wyemigrowali na zachód. I ta ilość była dosyć spora. Następnie, gdzieś tak po roku trwania konfliktu, jakby troszkę ten temat ucichł i mieliśmy już coraz mniej ludzi z Ukrainy. Natomiast, co zauważyłem, to przyjeżdża do nas coraz więcej Niemców i z tych samych powodów. Jak rozmawiam z nimi, pytam się, dlaczego się zainteresowali strzelectwem, co by chcieli się nauczyć i z jakiego powodu, to odpowiadają mi, że sytuacja generalnie geopolityczna jest nieciekawa, mówiąc kolokwialnie. Podobne opinie wyraża część Brytyjczyków, którzy szkolą się w naszym kraju. It's the most important thing. An armed citizens. Jest to najważniejsza rzecz. Uzbrojeni obywatele składają się na linię obrony. Weźmy na przykład Ukrainę. Rosjanie byli w stanie dostać się na obrzeża Kijowa w parę dni. I tylko dzięki uzbrojonym obywatelom Ukraińcy byli w stanie odeprzeć atak i dać szansę rządowi, aby ściągnął tam odpowiednią ilość sił wojskowych. Z drugiej strony ważne jest, aby rząd pamiętał, że to oni pracują dla ludzi, są sektorem publicznym, więc jeśli twoje społeczeństwo nie jest uzbrojone, wtedy zwiększa to szansę na powstanie dyktatury, która będzie opresyjna wobec społeczeństwa. Wolny człowiek na to nie pozwoli. I'm not going down without a fight. Na pewno wpływ na zwiększoną liczbę kursantów z zachodnich krajów europejskich mają bardziej liberalne przepisy co do elementów szkolenia. Nie tylko mamy dobre warunki, jeżeli chodzi o dostęp do broni w Polsce, ale także mamy bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o sam trening strzelecki, gdyż przepisy u nas nie są tak rygorystyczne jak w innych krajach zachodnich, jeżeli chodzi o Europę. Także u nas dozwolone jest różnego rodzaju trening typu na przykład trening dynamiczny, trening bardziej taktyczny, jak na przykład gdzieś czyszczenie pomieszczeń, czy trening pod kątem obrony miru domowego. Do tego też można robić trening przy pojazdach, gdzie szczerze mówiąc w innym kraju Unii Europejskiej, na zachód od nas, jest to nie do pomyślenia, żeby coś takiego miało miejsce. W Polsce do końca 2023 roku zarejestrowano 844 tysiące sztuk broni. Po zliberalizowaniu w minionym roku przepisów o dostępie do broni zarejestrowano jej ponad 83 tysiące więcej niż w roku poprzednim.